Churchill u Stalina, Marlborough i Wellington. Według relacji Churchilla w Kuncewie honory domu pełnił adjutant z rodziny książęcej. Churchilla wprowadzono do jadalni Stalina, gdzie długi stół był zastawiony wszelkimi specjałami i trunkami, jakich może sobie zażyczyć najwyższa władza. Brytyjczycy rozglądali się z ciekawością. Churchill opisał posiadłość Stalina. Za murem wysokości pięciu metrów, strzeżonym z obu stron, stał piękny, duży dom otoczony rozległym trawnikiem i lasem świerkowym, o powierzchni około dwudziestu akrów. Były tam przyjemne alejki, fontanny i wielki szklany zbiornik ze złotymi rybkami. Zaprowadzono mnie przez obszerny przedpokój do sypialni i łazienki. Niemal takich samych rozmiarów. Oślepiające elektryczne światło ukazywało nieskazitelną czystość. Trzy godziny później Churchilla, Harrimana i brytyjskiego ambasadora sir Archibalda Clarka Kera zawieziono na Kreml na spotkanie ze Stalinem, Mołotowem i Woroszyłowem. Ten ostatni, pozbawiony dowództwa na froncie, stał się teraz statystą na dworze wodza. Komicznym dodatkiem do dyplomatycznej gry Stalina i Mołotowa. Churchill postanowił przekazać najpierw złą wiadomość. W tym roku nie będzie drugiego frontu. Stalin, zmuszony walczyć o przetrwanie nad Wołgą, zareagował sarkastycznie. Nie można wygrywać wojen, nie podejmując ryzyka, powiedział, a następnie dodał. Nie musicie się tak bać Niemców. Churchill odburknął, że Wielka Brytania walczy samotnie od 1940 roku. Mając najgorsze za sobą, brytyjski premier oznajmił, że Brytyjczycy i Amerykanie zamierzają przeprowadzić operację Torch i wylądować w Afryce Północnej, co zademonstrował na wielkim globusie, stojącym w pokoju przylegającym do gabinetu Stalina. Stalin natychmiast pojął sens tej operacji, zdumiewając gości swoim geopolitycznym wyczuciem. To, co napisał Churchill, dowodzi szybkiej i doskonałej orientacji rosyjskiego dyktatora w zagadnieniach strategii wojskowej. Potem Stalin zaskoczył ich jeszcze bardziej. Niech Bóg sprzyja waszemu przedsięwzięciu. Następnego ranka Churchill spotkał się z układnym, twardym dyplomatą Mołotowem i ostrzegł go. Stalin popełnia wielki błąd, traktując nas tak ostro, skoro tyle osiągnęliśmy. Stalin to mądry człowiek, odparł Mołotow. Możecie być pewni, że chociaż się z wami spiera, wszystko rozumie. O 11.00 Stalin i Mołotow w towarzystwie tłumacza Włademira Pawłowa przyjęli Churchilla w kąciku, gdzie wódz wręczył swojemu gościowi memorandum w którym zaatakował Zachód za odmowę utworzenia drugiego frontu i znów zarzucił Brytyjczykom tchórzostwo. Jestem gotów wybaczyć tę uwagę jedynie przez wzgląd na męstwo żołnierzy rosyjskich, odparł premier. A następnie wygłosił długi monolog na temat zachodniego wkładu w wojnę. Kiedy Churchill indagował swojego tłumacza Dunlopa, powiedział mu pan to, powiedział mu pan to? Stalin wreszcie się uśmiechnął. Wasze słowa nie mają znaczenia. Liczy się wasz duch. Ale przyjacielski nastrój został zmącony. Z niewagi Stalina rozwścieczyły Churchilla, który później przechadzał się po kuncewie, ponury i urażony, grożąc, że wróci do domu. Wciąż zły i nadąsany Churchill musiał się zjawić na kremlu, by wziąć udział w wystawnym bankiecie, który Stalin wydał na jego cześć. Stalin usiadł po środku, mając po prawej ręce Churchill'a, a po lewej Harimana. Dalej zajął miejsce tłumacz, obok niego generał Alan Brook, szef sztabu imperialnego i Woroszyłowa. Mołotow przez ponad trzy godziny wygłaszał toasty, podczas gdy kelnerzy wnosili kolejno dziewiętnaście potraw i ustawiali je na stole, który uginał się pod ciężarem wszelkiego rodzaju przystawek, ryb i tak dalej, napisał Brook. Była to absolutna orgia. Wśród wielu dań było małe pieczone prosie. Nikt go nie jadł i pod koniec wieczoru jego czarne oko wciąż wpatrywało się we mnie, a skórka pomarańczowa w pyszczku układała się w sardoniczny uśmiech. Stalin był czarujący, dając jasno do zrozumienia, że chce zatrzeć przykre wrażenie, wspominał Clark Kerr, lecz premier traktował go chłodno. Stalin próbował pochlebstwa. Kilka lat temu odwiedziła nas Lady Astor, powiedział z filarnym uśmiechem. Kiedy zasugerowała zaproszenie do Rosji, Lloyda George'a, Stalin odparł. Dlaczego mielibyśmy zapraszać inicjatora interwencji? Lady Astor poprawiła go. To nieprawda. To był Churchill. Stalin oznajmił Lady Astor. Jeśli nadejdzie wielki kryzys, Anglicy znów mogą się zwrócić do starego weterana. A poza tym dodał: Wolimy prawdziwego wroga niż fałszywego przyjaciela. Czy wybaczył mi pan to? Spytał Churchill. To wszystko odnosi się do przeszłości, odparł były seminarzysta. A przyszłość należy do Boga. Historia nas osądzi. Potem nastąpił drobny wypadek, kiedy ochroniarz Churchilla, komandor Thompson potknął się i wytrącił z ręki kelnera lody, które omal nie spadły na Stalina. Później zapisał w notesie radziecki tłumacz Pawłow, przemówił Stalin. Podczas jego toastów Woroszyłow którego Brug nazwał miłym poczciwiną, gotowym rozmawiać o wszystkim z wielkim ożywieniem, ale o wiedzy wojskowej dziecka. Zauważył, że ulsterczyk pije wodę zamiast wódki. Woroszyłow kazał podać pieprzówkę spływającym w niej złowieszczo strąkiem pieprzu i napełnił kieliszki. Do dna, powiedział. Brug wysączył swój kieliszek. A wtedy Woroszyłow wychylił jeden po drugim dwa kieliszki tej ognistej wody. Rezultaty nie kazały na siebie długo czekać. Na czoło wystąpiły mu krople potu, które niebawem zaczęły spływać po twarzy. Siedział ponury i milczący, ze wzrokiem utkwionym przed siebie. I zastanawiał się, czy już czas zwalić się pod stół. Nie zdołał utrzymać się na krześle. Ale kiedy pogrążył się w pijackim otępieniu, Stalin, który widział wszystko, spadł prosto na niego z Toastem, którego ironia umknęła zachodnim gościom. Marszałek Woroszyłow był jednym z głównych organizatorów Armii Czerwonej i on, Stalin, chciałby wznieść Toast za marszałka Woroszyłowa. Stalin wyszczerzył się radośnie jak złośliwy stary satyr, ponieważ jak Mołotow i inni doskonale wiedzieli, zaledwie trzy miesiące wcześniej... Łajał Woroszyłowa za nieudolność. Woroszyłow podniósł się z trudem, trzymając się kurczowo stołu obiema rękami, kołysząc się łagodnie w przód i w tył, z nieobecnym i pustym wyrazem w oczach. Kiedy Stalin wzniósł toast, Woroszyłow próbował się skoncentrować, a potem pochylił się do przodu i zdołał trącić się z nim kieliszkiem. Wreszcie Stalin odszedł, by wznieść toast za Szaposznikowa, a Woroszyłow z głębokim westchnieniem osunął się z powrotem na krzesło. Po bankiecie Stalin zaprosił Churchilla na projekcję filmu. Niemiecka klęska pod Moskwą. Ale Churchill był za bardzo zły i zmęczony. Pożegnał się i był już w połowie zatłoczonej sali, nim Stalin dopędził go i odprowadził do samochodu. Churchill obudził się nadąsany jak rozkaproszone dziecko, według słów Klarka Kera, który zjawił się na daczy i odkrył, że cudzysłów premier postanowił spakować się i wyjechać. Włożywszy znowu cudzysłów niedorzeczny, dziesięciogalonowy kapelusz z pewnością najbardziej dziwaczne nakrycie głowy, jakie widziano kiedykolwiek w kuncewie Churchill wpadł do ogrodu i odwrócił się plecami do Klarka Kera który musiał mówić do jego różowego i nabrzmiałego karku. Ambasador wyjaśnił, iż Churchill był arystokratą i człowiekiem światowym i oczekiwał, że ci ludzie będą tacy jak on. Nie byli. Przyszli prosto od pługa lub obrabiarki. Ten człowiek mnie obraził, odparł Churchill. Od tej pory może staczać swoje bitwy sam. Wreszcie się uspokoił. No dobrze, czego pan ode mnie chce? Przez następną godzinę sekretarz Churchilla wydzwaniał na Kreml, by prosić o spotkanie w Cztery Oczy ze Stalinem. W odpowiedzi usłyszał, że Stalin wyszedł na spacer, co z pewnością było dyplomatyczną wymówką, ponieważ napad złego humoru Churchilla zbiegł się w czasie z doniosłymi wydarzeniami, które miały doprowadzić bezpośrednio do bitwy o Stalingrad. O 4:30 tego ranka niemiecka szósta armia zaatakowała i rozbiła czwartą armię pancerną w zakolu Donu. Był to znacznie groźniejszy kryzys niż obecność tłustego, rozzłoszczonego Anglika w dziesięciogalonowym kapeluszu. O 18:00 Stalin zgodził się na spotkanie. Churchill pożegnał się ze Stalinem w kąciku. Już miał wychodzić. Gdy Stalin, wyraźnie zakłopotany, spytał, czy mogliby spotkać się znowu. A może przyjdzie pan do mnie napić się czegoś? Odparłem, napisał Churchill, że z zasady popieram taką politykę. Stalin poprowadził więc Churchilla i jego tłumacza, majora Birseja, przez wiele korytarzy i pokojów, aż wyszliśmy na małą uliczkę w obrębie Kremla. I po przejściu jeszcze kilkuset metrów dotarliśmy do jego mieszkania. Stalin pokazał Churchillowi to proste, skromne, czteropokojowe mieszkanie z pustymi półkami na książki. Biblioteka była w Kujbyszewie. Gospodyni, nie wałeczka, ponieważ Churchill opisał ją jako wiekową, zaczęła nakrywać do kolacji w jadalni. Stalin zaplanował tę kolację. Tego popołudnia Aleksandra na kaszydze. Zatelefonowała do Zubałowa i oznajmiła, że Stalin kazał Swietłanie przygotować się, ponieważ wieczorem zostanie przedstawiona Churchillowi. Stalin sprowadził rozmowę na córki. Churchill powiedział, że jego córka Sara jest ruda. Moja też, odparł Stalin, który zyskał dogodną sposobność. Poprosił gospodynię, aby zawołała Swietłanę. Zjawiła się. Ładna, rudowłosa dziewczyna i pocałowała ojca, który dosyć ostentacyjnie wręczył jej mały prezent, a następnie pogłaskał ją po głowie. Jest ruda! Uśmiechnął się. Ojciec, wspominała Swietłana, był w tym przyjaznym i towarzyskim nastroju, kiedy mógł oczarować każdego. Pomagała nakryć do stołu, a Stalin odkorkował wino. Swietłana miała nadzieję, że zostanie na kolacji, ale kiedy rozmowa zeszła na działa i chałubice, Stalin pocałował ją i kazał zająć się swoimi sprawami. Była zawiedziona, ale posłusznie zniknęła. Dlaczego nie mielibyśmy zaprosić Mołotowa? spytał Stalin. Martwi się o komunikat końcowy. Moglibyśmy załatwić to tutaj. Mołotow ma jedną zaletę: potrafi pić. Kiedy dołączył do nich Mołotow, a zaraz potem na stół wjechał zestaw ciężkich dań z nieodłącznym pieczonym prosięciem, Stalin zaczął bezlitośnie szydzić ze swego ludowego komisarza spraw zagranicznych. Churchill zawtórował mu: Czy pan Stalin zdaje sobie sprawę, że jego ludowy komisarz spraw zagranicznych podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie uparł się, że złoży wizytę w Nowym Jorku zupełnie sam i że jego odlot opóźnił się nie z powodu awarii samolotu, ale dlatego, że on sam się gdzieś wypuścił. Mołotow zamarł. Jak zauważył Churchill. Nieświadomy, że zasiewa nasiona nieufności, które mogły kosztować Mołotowa życie. Ale na twarzy Stalina odmalowało się rozbawienie. Wcale nie pojechał do Nowego Jorku, pojechał do Chicago, gdzie mieszkają inni gangsterzy. Proszę o mi powiedzieć, czy obecna wojna przysparza panu takich samych problemów, jak polityka kolektywizacji? Spytał Churchill. O nie, odparł Stalin z przekonaniem. Kolektywizacja to była straszna walka. Churchill zaprosił Stalina do Londynu, a wódz wspomniał o swojej wizycie w 1907 roku wraz z Leninem, Gorkim i Trockim. W nawiązaniu do tego tematu, wielkich postaci historycznych, Churchill zaczął wysławiać swojego przodka, księcia Malbera, który w swoim czasie położył kres wielkiemu zagrożeniu dla europejskiej wolności. Podczas wojny o sukcesję hiszpańską Churchill dał się ponieść, wychwalając geniusz wojskowy Malbra, ale na twarzy Stalina pojawił się kpiący uśmiech. Myślę, że Wielka Brytania miała bardziej utalentowanego wodza powiedział w osobie Wellingtona, który rozgromił Napoleona będącego największym zagrożeniem w dziejach. O trzydzieści nie zaczęli jeszcze jeść, ale Stalin nagle wyszedł, zapewne po to, by wysłuchać ostatnich zatrważających wieści z Kaukazu. Kiedy Sir Aleksander Cadogan, stały podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przyszedł z projektem oświadczenia dla prasy, Stalin zaproponował mu bieżonego prosiaka. – Gdy mój przyjaciel podziękował, – napisał Churchill, – nasz gospodarz rzucił się na ofiarę w pojedynkę. Kolacja zakończyła się wreszcie około trzeciej. Churchill błagał Mołotowa, aby nie odprowadzał go o świcie, ponieważ – cudzysłów – najwyraźniej jest bardzo zmęczony. Czy naprawdę myśli pan, że mógłby mnie przyjść? uprzejmie spytał Mołotow. W kuncebie Churchill wyciągnął się na karapie Stalina – cudzysłów – wybuchnął śmiechem i zadarł nogi do góry. Stalin był cudowny. Jakże przyjemnie pracowało się z tym człowiekiem? Wielkim człowiekiem Churchill zaczął się rozbierać do kąpieli. Zdjął kusą wygniecioną kamizelkę i spodnie, odsłaniając pomarszczone kremowe pośladki. I nawet w wannie nie przestawał powtarzać: Stalin to, Stalin tamto. Wstał już świt. Sojusz został uratowany. Zjawił się Mołotow, aby odwieźć go na lotnisko. Stalingrad i Kaukaz. Beria i Kaganowicz na wojnie. Po kolacji z Churchillem Stalin przez cały dzień odpoczywał w domu, ale o 23:30 zjawił się w gabinecie, aby stawić czoło kryzysowej sytuacji na północnym Kaukazie, gdzie Niemcy podchodzili pod Orzjanikidze i Grozny. Do budionnego dowódcy frontu północno-kaukaskiego dołączył właśnie Kaganowicz który chciał wykazać się na froncie po zwolnieniu z funkcji ludowego komisarza transportu. Stalin zgodził się, mówiąc, że zna dobrze Kaukas Północny i potrafił się dogadać z Budionnym podczas wojny domowej. Krzywonogi Kozak i były szewc mieli powstrzymać Niemców. Budionny nie stracił nic ze swojej brawury i zmysłu ironii, odmawiając zejścia do schronu podczas nalotów. A co tam, niech bombardują. Ale żelazny komisarz nie nadawał się na żołnierza. Otoczony świtą oficerów ze swojej osobistej ochrony i konsultantów z Moskwy, pochlebców, pieniaczy i intrygantów, pracując przez całą noc w stanie pernamentnej histerii, bawiąc się swoim brloczkiem albo łańcuszkiem do kluczy, Kaganowicz odgrywał wielkiego stratega, wydając samodzielnie rozkazy. Ingerował we wszystkie plany wojskowe. Wyznaczał niemożliwe terminy i groził. Zameldować osobiście o wykonaniu rozkazu, albo. Gdy pewnego razu ciężarówka zablokowała drogę jego limuzynie, łazarz, jak nazywali go oficerowie, wpadł w furię i zaczął wrzeszczeć. Zdegradować! Aresztować! Pod sąd wojenny! Rozstrzelać! Ale te pokrzykiwania nie powstrzymywały Niemców. Stalin strofował Kaganowicza. Rubieże obronne same w sobie nie są żadną przeszkodą i niczego nie dają, jeśli nie są bronione. Sądząc za wszelkich oznak, nie udało się wam doprowadzić do zasadniczego przełomu w działaniach wojsk. Chociaż tam, gdzie korpus oficerski nie uległ panice, wojska walczą nieźle. Kaganowicz jednak poznał wojnę lepiej niż wielu innych palatynów. Został ranny w rękę odłamkiem szrapnela, czym się ogromnie szczycił. Był jedynym członkiem politbiura, który odniósł ranę. Kiedy wracał do Moskwy, Stalin, którego uważał za naszego ojca, wypytywał go troskliwie o zdrowie i wznosił toast za jego ranę. Ale złościł się również, że jeden z jego najbliższych towarzyszy ryzykował życie w taki sposób. Kiedy Niemcy nacierali na południe, Stalin bał się, że front za kaukaski załamie się, co doprowadzi do utraty pól naftowych, wciągnie Turcję do wojny i skłoni buntownicze ludy kaukaskie do rebelii. Cztery dni po wyjeździe Churchilla wezwał Berję. Ławrentyju Pawłowiczu, zwrócił się do niego z szacunkiem, weźcie ze sobą, kogo chcecie, i takie uzbrojenie jakie uznacie za konieczne. Ale proszę, zatrzymajcie Niemców! Kiedy Niemcy zajęli Elbrus, Beria i Mierkułow wypożyczyli oficera sztabowego Stalina, Sergeja Sztymienienkę. Rozkazali Suda Płatowowi sprowadzić 150 gruzińskich alpinistów. Zebrali swoją świtę, w tym osiemnastoletniego syna Berii, Sergo, i wcielili eskadrę amerykańskich C-47, Zatrzymując się po drodze w Tyfilisie. Generałowie rozważali strategiczne opuszczenie Ordżanikidzego, ale 22 sierpnia zjawił się Beria i steroryzował kaukaskich dowódców. Czarkwani, sekretarz gruzińskiej organizacji partyjnej, był w pokoju, kiedy Beria potoczył wokół stołu zimnym, przeszywającym spojrzeniem i oświadczył: Skręcę wam kark, jeśli jeszcze raz wspomnicie o odwrocie. Będziecie bronić miasta! Gdy jeden z generałów zaproponował wysłanie na linię frontu 20 tysięcy żołnierzy NKWD, Beria obrzucił go stekiem wyzwisk i zagroził, że skręci mu kark, kiedy jeszcze raz o tym wspomni. Chociaż czarkwani, który nie darzył Berii sympatią, uważał, że szef NKWD uratował sytuację, generałowie piszący swoje wspomnienia już po jego upadku skarżyli się, iż jego wypady na front poważnie utrudniały im pracę. Beria miał również zniszczyć całą ropę, która mogłaby wpaść w ręce nazistów. W Moskwie Stalin wezwał do swego gabinetu Nikołaja Bajbakowa, trzydziestoletniego zastępcę Ludowego Komisarza Przemysłu Naftowego. Towarzyszu Bajbakow, wiecie, że Hitler chce zdobyć kaukaską ropę? Dlatego was posyłam. Odpowiadacie głową za to, żeby nie została tam żadna ropa ale zagroził też, że Bajbakow straci głowę, jeśli zniszczy ropę za wcześnie. Gdy oszłamiony Bajbakow wychodził, Stalin dodał. Czy wiecie, że Hitler ogłosił, że bez ropy przegra wojnę? Beria również nie szczędził złowieszczych gruźb. Spoczywała na mnie ogromna odpowiedzialność, wspominał Bajbakow, który się nie bał, choć zapewne powinien. Nie doceniłem niebezpieczeństwa, które nade mną wisiało. Pola naftowe zostały zaminowane w samą porę. Bajbakow ocalił głowę. Kolejnym zadaniem Bergi było ugoszenie zarzewi zdrady wśród grup etnicznych na Północnym Kaukazie. Jako gruziński mergel, wychowany w środowisku niegruzińskich Abchazów, przejawiał wszystkie uprzedzenia małego ludu kaukaskiego wobec pozostałych. Gruzini zawsze odnosili się szczególnie podejrzliwie do ludów muzułmańskich, takich jak Czeczeni. W Groznym Beria otrzymał doniesienia, że niektórzy Czeczeni powitali Niemców z otwartymi ramionami. Sergo Bergia, który towarzyszył ojcu, napisał, że przysłali delegację, by okazać swoje poparcie dla Moskwy, obiecując walczyć jak ich bohater narodowy, Szamil. Ponieważ szamil przez trzydzieści lat opierał się Rosji, to porównanie nie wyszło im na dobre. Pod maską serdeczności Beria ukrywał nieufność. Beria odwiedził kaganowicza i budionnego w noworosyjsku, ale nie był zbudowany ich zachowaniem. Ci dwaj idioci wszystko zdezorganizowali, napisał sergo Beria z niejaką przesadą. Zastali budionnego zalanego w trupa. W stanie kompletnego otępienia. Natomiast Kaganowicz, jeszcze trzeźwy, trząsł się jak osika i pełzał przed moim ojcem na kolanach. Nie rób z siebie widowiska, powiedział Beria Kaganowiczowi. Niemieckie natarcie ugrzęzło pod ordżonikidzem i groznym, zastopowane radzieckim oporem w Stalingradzie. Beria wrócił triumfalnie do Moskwy, gdzie Stalin chorobliwie zazdrosny o cudzą sławę wojskową, podsłuchał, jak chwalił się przed Malinkowem swoimi wyczynami. – Teraz Beria wyobraża sobie, że jest wojskowym! – mruknął Stalin do Szaposznikowa. Beria złożył wniosek o odwołanie Budionnego, który wrócił do Moskwy ze swojego ostatniego czynnego przydziału, by objąć dowództwo kawalerii Armii Czerwonej. Ale błagał Stalina. Moja dusza rwie się do walki, pozwól mi jechać do Stalingradu. Stalingrad rzeczywiście miał się stać bitwą bitew, środkiem świata. Niemcy zaatakowali na lądzie i uderzyli na miasto z powietrza, niszcząc ten ośrodek przemysłowy w piekielnym bombardowaniu, które obróciło dumne stalinowskie fabryki w pierwotny krajobraz jaskin i kanionów. We wczesnych godzinach rannych, w swoim gabinecie, Stalin wychodził z siebie, strofując swoich przedstawicieli w Stalingradzie, Maleńkowa i szefa sztabu Wasilewskiego. Przeciwnik, przerwał nasz front niewielkimi siłami. Macie dość środków, aby zniszczyć wroga. Zmobilizujcie pociągi pancerne, stosujcie zasłony dymne. Walczcie z przeciwnikiem nie tylko w dzień, ale i w nocy. Co najważniejsze, nie wpadajcie w panikę, nie bójcie się bezczelnego wroga i zachowajcie wiarę w nasz sukces. Znaczenie Staliningradu wreszcie dotarło do świadomości Stalina i spowodowało przełom w jego sposobie prowadzenia wojny. Zdał sobie sprawę, że drogę do przetrwania i chwały utorują mu zawodowi wojskowi, a nie jego niecierpliwy dyletantyzm i nieudolni kawalerzyści. 27 sierpnia rozkazał Żukowowi pośpieszyć do Stalingradu i mianował go zastępcą wodza naczelnego. Żukow odrzucił nominację. Mój charakter nie pozwoli nam współpracować. Krajowi grozi katastrofa! Odparł Stalin. Musimy ratować Ojczyznę wszelkimi dostępnymi środkami, bez względu na cenę. Co tam nasze charaktery? Podporządkujemy je interesom Ojczyzny. Kiedy wyruszacie? Potrzebuję dnia. Świetnie, ale pewnie jesteście głodni. Nie zaszkodzi trochę się pokrzepić. Przyniesiono herbatę i ciastka aby uczcić początek najbardziej owocnej współpracy w tej wojnie. W Stalingradzie Żukow spotkał się z Wasilewskim. Niemcy wdzierali się już do miasta. Stalin domagał się kontrataków, ale jego siły były jeszcze zbyt szczupłe. Niespokojny o losy bitwy sypiał na kanapie w swoim gabinecie, a Poskrebyszow budził go co dwie godziny. Był taki blady, zmęczony i wychudzony, że poskrebyszow pozwolił mu spać pół godziny dłużej, ponieważ nie miał serca go budzić. Filantrop się znalazł! zrugał go Stalin. Niech zadzwoni do mnie Wasilewski! Szybko! filantrop łysy. Zatelefonował Wasilewski i zaczął składać meldunek, lecz Stalin przerwał mu. Co z nimi jest? Nie rozumieją, że jeśli oddamy Stalingrad, to południe kraju zostanie odcięte od reszty i prawdopodobnie nie zdołamy go obronić? Czy nie rozumieją, że to katastrofa nie tylko dla Stalingradu stracić główną drogę wodną, a niebawem i ropę? Ale miasto nie miało strategicznego znaczenia. Stalingrad nosił jego imię, ponieważ odegrał kształtującą rolę w jego życiu. Tam, w carycynie, w 1918 roku nabrał wiary w siebie jako człowiek czynu. Nauczył posługiwać się terrorem. Zyskał zaufanie Lenina i nienawiść Trockiego. Pod Czerwonym Verdę spotkał swoich przyjaciół, od Woroszyłowa do Budionnego i zawarł małżeństwo z Nadią. – Myślę, że są jeszcze szanse na utrzymanie miasta – odparł ostrożnie Wasilawski. Stalin zatelefonował do Żukowa i zarządził kontratak. Wszelka zwłoka jest niedopuszczalna. Kiedy Żukow zameldował, że będzie zwłoka, Stalin zadrwił. Wydaje Wam się, że przeciwnik będzie czekał, aż się rozruszacie? O świcie Rosjanie zaatakowali ponownie, ale poczynili ograniczone postępy. Niemcy prawie zajęli miasto, lecz drogę zagradzała im jeszcze jedna przeszkoda. 62. armia pod dowództwem generała Wasylia Czujkowa, ostrzyżonego najeża, z zadartym nosem i złotymi zębami. Armia okopana na zachodnim brzegu wołgi. Walczyła wśród ruin apokaliptycznego krajobrazu przemysłowego, a zaopatrywano ją łodziami przepływającymi płonącą wołgę. W której wodach odbijało się przeznaczenie Rosji. Męstwo, szlachetność, rozpacz i zaciekłość tych zmagań opisał Wasilij Grossman w powieści Życie i los. Żołnierze walczyli bronią nowoczesną i archaiczną, karabinami snajperskimi i granatami, saperkami, rurami i gołymi rękami, umierając, aby zyskać na czasie. Krew mawiał czujkow to czas. Niemal cała uwaga Stalina koncentrowała się na tej najbardziej zaciętej bitwie, jaką kiedykolwiek stoczono. Bezpośrednimi przełożonymi czujkowa byli generał Andrzej Jeremienko i komisarz Chruszczow, który wrócił do łask. Lecz sprawa była zbyt poważna, aby pozostawić ją wyłącznie im. Stalin osobiście nadzorował front. Żukow i Wasilewski sprawowali dowództwo a Maleńkow działał jako jego osobisty szpieg. We trójkę zjawili się w ziemiance Jermieńki. Zauważyłem, że Wasilewski i Maleńkow szepczą między sobą, wspominał Chruszczow, przygotowując się do zadenuncjowania kogoś. Maleńkow wezwał oficerów na odprawę. Stawili się w ziemiance, gdzie zastali niskiego mężczyznę o nalanej, opuchłej twarzy, obok Żukowa i romienki Podczas odprawy Maleńkow zwrócił się do Wasilija Stalina, który choć sam nie brał udziału w lotach bojowych, dowodził dywizją. Pułkowniku Stalin powiedział, wasi lotnicy sprawują się w walce skandalicznie. Potem zbeształ innego oficera. A wy, generale w jarmułce, zamierzacie walczyć, czy po prostu stroić sobie żarty? Kiedy Maleńkow wyszedł, Chruszczow i Jero Mienko pozostali w ziemiance sami, w niesamowitej ciszy, jak w lesie po burzy. Była to godzina największej chwały Chruszczowa, który mieszkał w ziemiance, nawiązując przyjaźnie z generałami, co miało się okazać bardzo użyteczne po śmierci Stalina. 12 września dowódcy wrogich armii polecieli jednocześnie na spotkanie ze swoimi wodzami naczelnymi. Kiedy Führer przyjmował Paulusa w swojej kwaterze głównej w winnicy, Żukow i Wasilewski byli w drodze na spotkanie z Wierchownym. Hitler rozkazał Paulusowi zająć możliwie szybko cały Stalingrad, a w tym samym czasie Żukow i Maleńkow, grubo ciosany żołnierz i dworzanin o miękkich dłoniach, przedstawili Stalinowi raport, w którym proponowali organizowanie kolejnych kontrataków aby zmęczyć przeciwnika a jednocześnie przygotować silne uderzenie ale jak Stalin popatrzył na mapę i studiował ją w milczeniu ignorując dowódców przez dłuższą chwilę zatopiony w swoich myślach Żukow i Wasilewski podeszli do stołu przykrytego zielonym suknem i po cichu rozmawiali może uda się znaleźć jakieś inne rozwiązanie co to znaczy inne rozwiązanie? Spytał nagle Stalin, podnosząc głowę. Nigdy nie przypuszczałem, że ma taki dobry słuch, zauważył Żukow. Zanim generałowie zdążyli odpowiedzieć, Stalin dodał. Idźcie do sztabu generalnego i zastanówcie się, co należy zrobić. Spotkamy się tutaj jutro o dziewiątej wieczorem. Zwycięstwo ma wielu ojców. I wielu ludzi przypisywało sobie ojcostwo operacji stalingradzkiej, ale tak naprawdę była dzieckiem jedynej w swoim rodzaju współpracy pomiędzy Stalinem, Wasilewskim i Żukowem, z których każdy wniósł do tej idei własny wkład. 13 września o 22:00 Stalin przywitał Żukowa i Wasilewskiego w swoim gabinecie niezwykłym gestem uściskiem dłoni. No, i co myślicie? Z czym przyszliście? Kto składa raport? Obaj odparł Wasilewski. Rozłożyli mapę i przystąpili do omawiania planu zmasowanego uderzenia na niemieckie flanki osłaniane przez słabsze jednostki rumuńskie, przedarcia się na ich tyły i okrążenia głównych sił przeciwnika. Operacji Uran. W tym właśnie momencie niemiecki atak, zarządzony dzień wcześniej przez Hitlera w Winnicy, spadł na wykrwawioną w bojach 62. armię. Do gabinetu wszedł Poskrebyszow. Ze Stalingradu dzwonił Jeremienko. Kiedy kwatera główna opracowała plan działania, Czujkow bronił się rozpaczliwie na zachodnim brzegu Wołgi, wysyłając obu generałów z powrotem do Stalingradu, aby przygotowali operację Uran. Stalin powiedział złowieszczo: Nikt nie może się dowiedzieć, o czym tutaj rozmawialiśmy. Na razie nie może o tym wiedzieć nikt oprócz nas trzech. 9 października Stalin powierzył połączone dowodzenie wojskami obu generałom. Znów uścisnął dłoń Żukowowi i Wasilewskiemu, których wykorzystywał jako specjalnych przedstawicieli kwatery głównej na frontach. Nie lubił, kiedy przesiadywali w Moskwie. 47-letni Aleksandr Wasilewski, pełniący od maja obowiązki szefa sztabu, był trzecim członkiem nadzwyczajnego zespołu Stalingradzkiego. Pod wieloma względami był bliżej Stalina niż Żukow. Barczysty, postawny a jednocześnie wrażliwy, łagodny i ujmujący Wasilewski był wychowankiem Szaposznikowa. Ten wybitny oficer sztabowy został jego następcą nie tylko jako zawodowy wojskowy, lecz także jako jedyny dżentelmen wśród mieszków i jako mąż zaufania Stalina. Jego poczucie przyzwoitości wprawiało w zakłopotanie i zdumiewało Stalina, który sam był tej cechy pozbawiony. Dowodzicie tyloma armiami! Zadumał się. A przecież nie skrzywdzilibyście nawet muchy. Wasilewski też pochodził z utraconego świata, który tak fascynował Stalina. Jego ojciec był zamożnym wiejskim popem z nadwołgi, a on sam kształcił się do stanu duchownego, zanim został kapitanem w Armii Carskiej. Kiedy wstąpił do Armii Czerwonej, Musiał wyrzec się ojca i zerwać z nim wszelkie stosunki. Pewnego razu po zakończeniu odprawy Stalin poprosił Wasilewskiego o pozostanie i spytał, czy nie kusiło go, aby zostać popem. Cieszę się, że nie chcieliście, roześmiał się. To oczywiste, ale Miko Jan i ja chcieliśmy zostać popami, tylko nas odrzucono. Do dzisiaj nie rozumiem dlaczego. Potem zadał następne pytanie. Czy religijne wykształcenie coś wam dało? Nie ma bezużytecznej wiedzy, odparł ostrożnie Wasilewski. Coś się przydało i w życiu wojskowym jedno, czego mogą nauczyć popi, to rozumieć ludzi. Zadumał się Stalin. Zapewne myślał niekiedy o własnym dzieciństwie, ponieważ mniej więcej w tym czasie oznajmił Wasilewskiemu. Człowiek nie powinien zapominać o swoich rodzicach. Przy innej okazji spytał go: — Kiedy po raz ostatni widzieliście się z rodzicami? — Wyrzekłem się ich, odparł zaniepokojony generał. — Mój ojciec jest popem towarzyszu Stalin. — Ale czy jest kontrrewolucjonistą? — Nie towarzyszu Stalin. Jako pop wierzy w Boga, ale nie jest kontrrewolucjonistą. Kiedy na froncie trochę się uspokoi, myślę, że powinniście wziąć samolot, odwiedzić waszych rodziców i poprosić ich o wybaczenie. Stalin nie zapomniał o ojcu Wasilawskiego. Czy polecieliście zobaczyć się z rodzicami i poprosić o błogosławieństwo? spytał później. Tak towarzyszył Stalin. Minie dużo czasu, zanim zwrócicie mi dług. Stalin otworzył sejf i pokazał Wasilewskiemu jakieś papiery. Były to przekazy pieniężne, które przez całą wojnę wysyłano ojcu Wasilewskiego w imieniu Stalina. Syn zdumiony i poruszony serdecznie podziękował Stalinowi. Dwaj tyrani, obdarzeni poczuciem misji dziejowej, prawie jednocześnie przygotowywali swoje narody na zwycięstwo. My też będziemy świętować na ulicach oznajmił Stalin w przemówieniu 7 listopada. Następnego dnia, w rocznicę puczu monachijskiego, Hitler chełpił się przed swoim narodem. Chciałem dotrzeć do Wołgi właśnie w tym mieście. Przez przypadek nosi ono imię Stalina. Chciałem je zdobyć i można powiedzieć, że już je zdobyliśmy. W kąciku panowało ogromne napięcie. Stalin drżał z niepokojem, że Niemcy domyślą się, co się święci. 11 listopada martwił się, że ma za mało samolotów. 13 listopada, gdy Paulus podjął ostatnią próbę wyparcia Czujkowa, który bronił się teraz w pasie ruin szerokości zaledwie 50 metrów, Żukow i Wasilewski polecieli do Moskwy na ostatnią naradę. Ze sposobu, w jaki Stalin palił fajkę, gładził wąsy oraz z tego, że ani razu nie przerwał, zorientowaliśmy się, że jest zadowolony, napisał Żukow. Po naradzie Wasilewski wrócił do Stalingradu. 18 listopada Stalin w asyście Berii, Mołotowa, Maleńkowa i Żukowa, który pozostał w Moskwie, by dowodzić operacją Mars, pracował w swoim gabinecie aż do 23.50. Dowódcy trzech frontów biorących udział w operacji stalingradzkiej, Jeromienko, Rokosowski i Watutin dowiedzieli się o planowanym ataku trzy godziny przed wyznaczeniem terminu. Później Stalin i jego towarzysze poszli zapewne na obiad lub obejrzeli film, aby jakoś zabić czas. Rzadko kładł się spać przed czwartą. Wymagała tego konieczność, jak powiedział później Churchillowi. I z pewnością pozostał na nogach, czekając na początek ofensywy. O 7.20, w mglisty poranek 19 listopada, 3,5 tysiąca dział na północnym odcinku frontu otworzyło ogień. A kiedy kanonada ucichła, milion żołnierzy, 13 541 dział, 1400 czołgów i 1115 samolotów, Uderzyło na niemieckie pozycje.